Cześć! Tym filmem startujemy z nowym cyklem, w ramach którego pokażemy Wam niezwykle atrakcyjne spacerowe miejsca w niewielkiej odległości od Krakowa. Dzisiaj zabierzemy Was do jesiennej Doliny Będkowskiej. Jest to jedna z siedmiu dolin wchodzących w skład Parku Krajobrazowego Dolinek Krakowskich i jednocześnie najdłuższa z nich wszystkich. Cała dolina ma ponad 7 km długości i rozciąga się od łączek kobylańskich aż po Jezmanowice. Przechodząc obok Bramy Będkowskiej, zbudowanej z charakterystycznej dla okolicy skały wapiennej, wkraczamy w leśne ostępy doliny, która jesienią prezentuje się wyjątkowo pięknie. Barwi się odcieniami złota i czerwieni. Swoją nazwę dolina zawdzięcza potokowi Będkówka, który płynie jej dnem, a jego szum towarzyszy nam w trakcie wędrówki. Po chwili przyjemnego spaceru niebieskim szlakiem dochodzimy do pola namiotowego i znanej każdemu bywalcowi brandysówki. W słoneczne dni ten drewniany domek jest wypełniony gośćmi chcącymi spróbować tutejszych kulinarnych specjałów. Gospodarstwo znajduje się u podnóża sokolicy, która dumnie góruje nad całą okolicą i jest największą ścianą wapienną na jurze. Ta monumentalna ściana przyciąga wielu pasjonatów spinaczki skałkowej. Podążając dalej, mijamy najwyższy jurajski wodospad szum, nazywany również wodospadem szerokim. Możecie podejść do niego bliżej, lekko zbaczając z asfaltowej ścieżki i odpocząć w cieniu drzew, wsłuchując się w kojący szum wody. Po przeciwnej stronie wodospadu znajdziecie drugą post okolicy, najbardziej znaną skałę, zwaną iglicą. Cała okolica jest bardzo atrakcyjnym miejscem nie tylko dla amatorów wspinania, ale również osób poszukujących terenów na spacer bez konieczności czasochłonnej podróży z Krakowa. Bo tutaj możecie dojechać komunikacją miejską, a konkretnie autobusami odjeżdżającymi z pętli Bronowice Małe. Dziękuję Wam za dzisiejszy jesienny spacer, w trakcie którego Waszym przewodnikiem był Łukasz Gibała, lider Stowarzyszenia i Klubu Radnych Kraków dla Mieszkańców. Trzymajcie się!